Jutro czeka nas dalszy ciąg kapryśnej lipcowej aury, ale w kolejnych dniach pogoda ma się poprawić. Będzie więcej chwil ze słońcem, a temperatura wzrośnie. Magda Myring, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Polska pozostaje w zasięgu niżu z rejonu Zatoki Ryskiej, który sprowadza do nas z północy chłodne i wilgotne polarno-morskie powietrze. Jutro zaniknie, ale w wyniku przebudowy pola barycznego za naszą wschodnią granicą pozostaniemy w dominacji układu niżowego, który z nad Ukrainy przesunie się nad Białoruś. Nadal napływać będzie chłodna masa powietrza z północy. Nocą na Pomorzu spodziewane jest duże zachmurzenie z okresowymi rozpogodzeniami, ale też z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami może zagrzmieć. Termometry wskażą od 10 do 15 stopni. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1014 hektopaskali i waha się. Poniedziałek zapowiada się raczej pochmurno, z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotnie popada deszcz i lokalnie zagrzmi, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na wschodzie regionu. Temperatura od 17 do zaledwie 19 stopni. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie będzie wahać się w okolicach 1015 hektopaskali. Na Bałtyku w nocy północno-zachodni wiatr od 3 do 5 stopni w skali Beauforta. Jutro wiać będzie z północy i północnego zachodu z siłą od 4 do 6 stopni w skali Beauforta. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.